Mateusz Radecki, jeden z liderów Radomiaka, jest dzisiaj naszym gościem. Cześć Mateusz. Witam serdecznie. Podstawowe pytanie chyba, jakie nurtuje nie tylko dziennikarza, ale przede wszystkim kibiców Radomiaka. Mateusz, czy zostajesz w Radomiu? Czy nadal będziemy Cię w zielonych barwach oglądać? Jak na razie zostaję, mam kontrakt do 2017 roku, do czerwca i na razie jestem w Radomiaku i walczymy od nowego sezonu o najwyższe cele. Ale pojawiły się informacje, że są kluby z wyższych lig, z pierwszej ligi, być może nawet z ekstraklasy, które interesują się Twoją osobą. Masz jakąś ofertę? Oferty stuprocentowej takiej jak nie mam, ale też coś słyszałem, że po meczu w Tychach ktoś się pytał o mnie, ale to na razie nie wiadomo. Jedna wielka nie wiadomo jest. A co musiałoby się stać, żeby w ogóle zainteresowanie twojej osoby tą ofertą się pojawiło? Czy tutaj będą decydowały pieniążki? Czy jesteś tak związany z Radomiem, że żadna oferta, która się pojawi do 2017, nie będzie rozpatrywana? Na pewno chciałbym grać w wyższej lidze niż druga liga jest teraz tutaj w Radomiu i na pewno jakby było jakieś, miał oferty z wyższych lig, z jakichś fajnych klubów, takich na przykład jak, nie wiem, Tychy, czy jakieś drużyny, co mają fajne zaplecze, to na pewno bym chciał skorzystać z takich ofert. Ale póki co oferty nie ma, jesteś w Radomiaku, buduje się nowy zespół, ale wrócimy jeszcze troszeczkę do przeszłości. Ósme miejsce, ale pewien niedosyt chyba zostaje. Myślę, że ósme miejsce to nas nie pociesza, bo mogliśmy skończyć co najmniej na tym czwartym, gdybyśmy troszeczkę lepiej zagrali w niektórych meczach, tak, z drużynami z dolnych rejonów tabeli. I byśmy byli dzisiaj gdzie indziej, no szkoda. Zobaczymy, co będzie od nowego sezonu. Mam nadzieję, że będzie górna tabela. Ale w Twoim wykonaniu wiosna była całkiem dobra, tam miałeś jeden drobny uraz, w przeciwieństwie do swoich kolegów, którzy na te kontuzje nie narzekali. No czułeś się tej wiosny chyba bardzo dobrze, no jeden i drugi trener stawiali na Ciebie. Czułem się, można powiedzieć tak, że dobrze się czułem, ale nie najlepiej, bo wiadomo, strzeliłem tylko 3 bramki, co to jest na 30 coś kolejek. Jakbym strzelił tak jak Leo strzelił 14 bramek czy 15, to bym był siebie zadowolony, a tak to nie jestem w 100% zadowolony. Ale zadziorność, ambicja, skąd te cechy się u Ciebie biorą? Cechy, za które kibice Cię bardzo lubią właśnie. Myślę, że chyba z podwórka, tak jak każdy chłopak mały, jak wychodziliśmy wcześniej, graliśmy, biegaliśmy za piłką, to chyba wszystko z podwórka wyszło i zostało do tej pory. No i bardzo dobrze. Cele na przyszły sezon to awans do pierwszej ligi, tak przynajmniej mówią włodarze klubowi. Czy Wy odczuwacie jako piłkarze jakąś presję, czy to nie myślicie w tych kategoriach? Myślę, że nie odczuwamy, gramy, chcemy każdy mecz wygrać. Fajny cel, walczymy o awans z Radomiakiem o pierwszą ligę. Fajnie by było grać u siebie w domu w pierwszej lidze, wiadomo. A czy w szatni... Przy własnej publiczności, przy kibicach, jakich każdy wie, jakich mamy najlepszych w Polsce praktycznie. No najlepszych, nie praktycznie. Czy w szatni dyskutujecie już coś na temat ewentualnych wzmocnień, czy też ubytków z drużyny, czy ten temat w ogóle nie istnieje na razie? Na razie nie istnieje, bo każdy jest na urlopach, mamy 2 tygodnie czasu wolnego dla siebie i jak pewnie wrócimy, to pewnie będziemy rozmawiać z chłopakami, co się wydarzy w szatni, czy będzie wielka rewolucja, czy może przyjdzie parę osób, 3-4 i nas wzmocni i będziemy walczyć. Czy planujesz jakiś urlop z wyjazdem, może Mistrzostwo Europy i kiedy wracacie do treningów, powiedz? Jeszcze nie planuję żadnego, na Euro na pewno nie pojadę, ale planuję może jakiś wyjazd 3-4 dniowy ze znajomymi właśnie gdzieś nad Morze Polskie albo gdzieś nad jakieś jezioro w Polsce. A kiedy wracacie do treningów? 20 czerwca wracamy do treningów. Czy obóz w Czechach już jest na 100% dograny? Macie taką informację? Tak, z tego co wiem, to jest chyba dograny na 100%, bo mieliśmy rozpiskę w szatni, że chyba 5 czerwca wyjeżdżamy do 9. A zatem czekamy na Mateusza Radeckiego po urlopie i w barwach Radomiaka walczącego o pierwszą ligę. Dziękuję. Dziękuję.